Siemanko Zadymiarze, witam w kolejnym odcinku ze Squad Busters i dzisiaj odpowiem na jedno ważne pytanie, ale zajebiście ważne. Zanim zaczniemy, dajcie łapkę w górę i suba, jest szansa, że wakacje będą trwały 10 minut dłużej. Zaczynamy! Od światowej premiery Squad Busters minęło już sporo czasu i myślę, że nabrałem tyle doświadczenia, że mogę nagrać kilka filmów, w których podzielę się swoimi przemyśleniami i dam wam parę podpowiedzi. Oczywiście dla niektórych z was te rzeczy mogą wydawać się oczywiste, dla innych mogą być nowością i pomogą w grze. W tym filmie to jeszcze nie będzie taki poradnik, ale odpowiem na dwa pytania. Dlaczego jestem zbieraczem? A właściwie to jest jedno pytanie, ale w trzech kwestiach. Nie będę mówił o złocie, bo tego złota nie mam aż tak dużo, ale jeśli chodzi o złoto, to nie kupuję w sklepie tych kopii postaci. Jedyna opcja, w której mógłbym rozpatrzyć kupienie postaci, to gdyby to było na przykład 10 do wiedźmy, którą mógłbym wtedy wrzucić na 3 bądź 4 gwiazdki. Jeśli mogę w ten sposób awansować postać, to okej. Jeśli nie, wolę kupować bilety i zdobywać kopie postaci ze skrzynek. Druga rzecz to są młotki. W jednym z odcinków powiedziałem, że nie kupiłem żadnej statuetki, oczywiście ACX mnie poprawił, bo kupiłem ten złoty puchar, ale w tym momencie kupowanie jakichkolwiek ozdób mija się z celem. Maksymalna ilość młotów, które można mieć, to jest 5000 i póki nie jestem blisko, to nie muszę się martwić, że zabraknie mi miejsca i jakieś młotki mi przepadną. Dlaczego warto je zbierać? Ponieważ tak jak w wersji testowej gry, przypuszczam, że i w tej wersji globalnej, dostępnej dla wszystkich, pojawią się wkrótce budynki, w których będzie można gromadzić surowce, które będą nam produkować takie rzeczy jak złoto i doświadczenie, dzięki któremu będziemy mogli awansować w ścieżce. Także kolejna rzecz to jeśli wejdziemy sobie w profil jakiegoś gracza, dobra, znajomi, weźmy Sigmę, profil, nie mogę zobaczyć jego bazy, a skoro nie mogę zobaczyć jego bazy i nikt nie może zobaczyć mojej bazy, to po co mam zużywać młotki, które tak ciężko się zdobywa? Wolę je trzymać i być gotowym na moment, w którym wejdą dodatkowe budynki funkcyjne. Zróbcie tak samo. I kolejna sprawa, to również w jednym z odcinków powiedziałem, że nie ulepszam postaci. I teraz powiem wam dlaczego, ponieważ dostałem dużo pytań. Jak wiecie, jak trafiamy dowolną postać, ma ona jedną gwiazdkę, mając 10 kopii postaci, możemy ją ulepszyć na 2 gwiazdki. Jeśli zdobędziemy 100 kopii tej postaci, to zrobimy ją na 3 gwiazdki. A jak zdobędziemy 1000, to zrobimy ją na 4 gwiazdki. Oczywiście tutaj można trafić ze skrzynek rozwinięcia, które są fantastyczne. Szczególnie rozwinięcie na 3 gwiazdki, które można w ogóle trafić na podwajaczu i to jest totalny odpał. Ale jeśli nie mogę podnieść postaci, to jaki jest sens, żebym marnował teraz moje doświadczenie? Okej, jeśli nie osiągnęliście jeszcze Ligi Oddziałów, to powinniście ulepszać postacie. Powinniście zdobyć tą Ligę Oddziałów jak najszybciej i wtedy zacząć trzymać czy zbierać wszystkie kopie. Oczywiście, jeśli tutaj Król Royal, Mortis czy Bandytka, jeśli będę mógł ulepszyć ich na 3 gwiazdki, to zrobię to od razu. Nie będę czekał. Dzisiaj rano na przykład ulepszyłem Max, trafiłem brakującą kopię, udało mi się ją ulepszyć i jest na 3 gwiazdkach. Ale wszystkie inne postacie czekają. Dlaczego? Tu mam oczywiście informację, że są to 23 postacie, nie 23 ulepszenia, 23 postacie. Bo sam Barbarzyńca ma 6 na 2 gwiazdki, w tym jedną na 3 gwiazdki. Goblin ma bardzo podobnie 6 na 2 gwiazdki, jedną na 3 gwiazdki. Ale nie opłaca mi się tego robić. Nagrody, które są w podróży oddziałów, a w lidze oddziałów, nie są zbyt dobre w porównaniu do tych, które są w poszczególnych światach. Więc jeśli jesteście na wcześniejszych światach, na wcześniejszych lokacjach,
to ulepszajcie postacie, żeby jak najszybciej odblokować ligę oddziałów. Ale kiedy to zrobicie, to powinniście zbierać postacie. Bo co jeśli za miesiąc lub dwa pojawi się nowy świat? W momencie, kiedy został do gry dodany lodowy świat, byłem w stanie ukończyć go mniej więcej w 2 lub 3 dni. Nie miałem wystarczająco postaci zaoszczędzonych, żeby zdobyć od razu całe doświadczenie, ale miałem tego sporo. Dzięki temu szybko ukończyłem świat, zgarnąłem nagrody i mogłem szybciej się rozwijać. Te nagrody ze światów są rewelacyjne, a druga sprawa, chcecie być w lidze oddziałów. Chcecie mieć ukończone wszystkie światy. Więc jeśli nie możecie awansować postaci na kolejną gwiazdkę, a macie odblokowaną ligę oddziałów, nie ulepszajcie postaci. Zaczekajcie. Jeśli będziecie już mogli ulepszyć postać, czyli pojawi się żółta strzałka, zróbcie to. Wbijajcie jak najszybciej postacie na 3 gwiazdki, bo to daje oczywiście dużą przewagę. 4 gwiazdki nie jest łatwo zrobić. Jest masa graczy, którzy mają już w każdą dostępną postać na 4 gwiazdkach. To kosztowało ich po $1500. Jest to do zrobienia. Ja wydałem ze 150 zł, więc nie mam żadnej. I na razie gram sobie tylko właśnie z tych karnetów, które były. Plus była chyba jakaś paczka fajna. Na szczęście też kupuję w trochę tańszej walucie. Także mam nadzieję, że te 2 podpowiedzi Wam pomogą. Nie zużywajcie młotków i nie ulepszajcie postaci, jeśli macie odblokowaną już ligę oddziałów i nie możecie tej postaci od razu podnieść na wyższą gwiazdkę. Zatrzymajcie to doświadczenie. Także tyle jeśli chodzi o ten film. Dodam oczywiście jedną walkę. Przed chwilą zagrałem sobie z ACX-em. Nie graliśmy razem, bo jest w tym momencie między nami jakieś 400 km, także nie było w pełni komunikacji i będziecie słyszeć tylko mnie. Jeśli oczywiście taki format Wam się podoba i chcecie więcej odcinków z newsami i z podpowiedziami, to dajcie znać w komentarzach. Lecimy z walką. Dobra, ruszamy do kolejnej bitwy. Niestety mam dosyć pasywną drużynę, w której nie mam medyka. Co się dzieje, ACX? Do dzieła. Ruszaj. No do dzieła. Jedziemy. Nie mam tutaj medyka w tej drużynie. I to może być dla mnie problem. Mavis może trochę leczyć. Nie mam też handlarza, który by leczył dając diamenty. Więc średnio mogę się bić. Ani Pam, ani medyk, ani bitewna uzdrowicielka. Okej, mamy bonus. Super kopalnia i pnącza. No to jestem trochę na przegranej pozycji. Mogę na szybkość to zrobić. Ale dobra, weźmy goblina. Potrzebuję butów. Czołg. A skoro mam czołg, będzie trzeba zebrać czołgi na środku. Dobra, weźmy bandytkę. Bo tu i tak będę musiał siedzieć na środku. Dobra, idę po czołg. Ups. Bandyta. No. Potrzebuję butów z tej skrzyni. To nie jest mądre, co teraz robię. Ale czy tam był klucz? Potrzebuję fuzji. Dobra, goblin. Czy teraz dostanę fuzję? Tak, do goblina. Co mi niewiele daje w tym momencie, poza tym, że może dostanę fuzję do bandyty. Nie, więc weźmy króla. Będzie ciężko. Totalnie mam dziwny skład. Dobra, was chcę przegonić i chcę uciekać. Dobra. Czołg. Czemu go nie atakuje?
Dzięki ACX. Dobra współpraca. Ale muszę uciekać. Dobra, skrzynia. Kurczak. Bez fuzji tu nic nie zrobię. Chyba muszę użyć klucza. Jest fuzja. Dobra, zmniejszyłem trochę koszt drużyny. Dobra, jednego mniej. Zostało sześciu. I mam klucz, więc mogę iść po skrzynię. Aj. Niepotrzebna była kolejna bandytka. Ja tu potrzebuję fuzję albo dla czołga. Dobra, muszę poczekać, aż buty mi się zregenerują. Dobra, było serduszko. Muszę uciekać. Znowu muszę uciekać. Ograjder. Niepotrzebnie się ruszyłem. Dobra, zostało pięciu graczy. Ale widzicie, bez medyka mam duży problem tutaj. Oj, wiedźma byłaby lepszym wyborem. Dobra, jakimś cudem uciekł. Ja mam zero życia. No właśnie, tracę postacie. Oj, Mortis był. Jeśli ja to przeżyję, to będzie cud. Na szczęście mam dużo biegania. Wiedźma i robimy szkielety. Aj! Dobra, król royal. Dawać mi te diamenty. Nie dogonisz mnie. Dobra, jakimś cudem jest drugie miejsce. Gdzie totalnie się nie spodziewałem przy takim składzie i tym, jak się układała ta walka. Kurde, ACX odpadł. No ale trudno. Ciężka bitwa, jak zawsze na pnączach. I zobaczmy, co będzie w skrzyni. Zwykła i goblin. Kolejny poparzyńca do odbioru. Okej, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Wkrótce przypuszczam, że ruszymy z daily właśnie z takimi krótkimi podpowiedziami. Dużo krótszymi niż te, bo to będą podpowiedzi, które można wykorzystać w walce. Więc będę mówił o różnych sztuczkach, które są bardzo ważne do tego, żeby być skuteczniejszym w grze. Także dajcie suba, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Trzymajcie się. Do zobaczenia.